Dawid, witam Cię w GKS-ie Katowice. Powiedz, dlaczego wybrałeś ofertę naszego klubu? No na pewno. Jestem gdzieś po rozmowach z władzami klubu, z trenerem i gdzieś to mnie tam przekonało, żeby podpisać kontrakt w GKS-ie Katowice. Jak ocenisz swoją aktualną dyspozycję? Jestem w dobrej formie. Myślę, że i tak boisko zweryfikuję, więc czekam z niecierpliwością na sparingi i później na mecze ligowe. Jesteś chłopakiem ze Śląska i też patrząc na Twoje wybory klubowe, pomijając wyjazd do Cypru, chyba zależy Ci na tym, żeby zostać blisko domu. No na pewno jestem chłopakiem ze Śląska i to gdzieś też mnie przekonało do wyboru Gieksy i uważam, że będzie to świetny wybór. Drużyna GKS-u Katowice jest odpowiednio poukładana, ale wszystko wskazuje na to, że ta rywalizacja wśród bramkarzy będzie naprawdę interesująca. No na pewno w każdym klubie jest rywalizacja i o to chodzi, bo to na pewno podnosi umiejętności zawodników i tyle. Miałeś okazję grać przeciwko Gieksie, jak wspominasz te mecze? No na pewno pamiętam dwa spotkania w barwach Zagłębia Sosnowiec, jeden zwycięski GKS-u, jeden zwycięski Zagłębia. Więc myślę, że w tamtym meczach pokazałem się z dobrej strony. Grałeś w jednej drużynie między innymi z Arkadiuszem Jędrychem. Czy kontaktowałeś się z nim w sprawie GKS-u? Rozmawialiście na ten temat? Oczywiście, jak mogę mu z tego miejsca złożyć najserdeczniejsze życzenia, bo wiem, że miał teraz ślub niedawno, a wszystkiego dobrego na nowej drodze życia i cieszę się bardzo, że będę mógł dzielić z nim szatnię.